prawo i pamięć. Na rynku było 10 tysięcy ludzi skandujących Czechosłowacja, Czechosłowacja. Wrażenie niesamowite. Pewnej nocy zginęły wszystkie gaśnice, a nawet takie pręty do przymocowania chodniku na schodach. Stały takie wielkie kryształowe popielniczki i myśmy tymi popielniczkami przez okno w stronę samochodów ZOMO rzucali. Gorący, mroźny marzec. Marzec roku 68 to chyba najdłuższy z naszych historycznych miesięcy. Tak zwane wydarzenia marcowe, czyli protesty studentów żądających demokratycznych reform, zaczęły się w Warszawie w styczniu od zdjęcia dziadów i trwały, choć z różnym natężeniem, prawie do końca roku. Tak więc marzec w 68 był rekordzistą, bo miał prawie 360 dni. W naszej audycji ograniczymy się jedynie do wydarzeń w Małopolsce, a dokładnie do buntu studentów Krakowa i znacznie mniej znanych, choć poważnych protestów młodzieży szkolnej w mniejszych i bynajmniej nieakademickich miastach. Pierwsze wieści o brutalnym rozbiciu demonstracji na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego 8 marca dotarły do Krakowa już następnego dnia. W notatce służbowej kapitan SB Jan Billa informował przełożonych, że w studenckim klubie Bambuco zjawiło się troje młodych ludzi, którzy usiłowali informować zebranych o przebiegu zajść warszawskich. Energiczny kierownik klubu wyprosił przybyszów, ale spotkanie przeniosło się do innych pomieszczeń. Następnego dnia w domu studenckim Żaczek pojawiły się ręcznie wykonane plakaty wyrażające poparcie dla protestów w Warszawie i wzywające do udziału w demonstracji na Rynku Głównym w poniedziałek 11 marca. I rzeczywiście, w samo południe pod pomnikiem Mickiewicza zebrało się około 400 osób. Wspomina profesor Ryszard Terlecki, wtedy student, a dziś nasz przewodnik po krakowskim marcu 68. To osoby właściwie nie bardzo wiedziały, po co tam przyszły i co mają tam robić. Młody człowiek wyszedł na stopnie pomnika i odczytywał treść rezolucji protestującej przeciwko biciu studentów w czasie rozpędzania manifestacji 8 marca. I na to z Jaszczurów wyszła grupa takich mężczyzn w średnim wieku. Podeszli do tego niewielkiego tłumu młodzieży i powiedzieli, a co pan tu opowiada, to nieprawda, przecież tu zmyśla jakieś historie, nic takiego nie miało miejsca. I ten młody człowiek trochę jakby został tym skonfundowany. Zamilkł i wtedy ja, który przypadkowo zupełnie właśnie 8 marca pojechałem do Warszawy, nie byłem na wiecu pod uniwersytetem, ale następnego dnia byłem pod Politechniką. Wyszedłem na pomnik i mówię, że ja byłem w Warszawie, widziałem na własne oczy, jak ZOMO tłukło młode dziewczyny, prawda, studentki pałkami. Zrobiło się poruszenie, uczestnicy oczywiście tego zgromadzenia jakoś tam zaczęli wyrażać swoje oburzenie. Ci faceci z Jaszczurów podeszli do mnie i jeden z nich zwrócił się z czymś takim, że ja przecież nie jestem studentem, co ja tu robię. Ja na to spokojnie wyciągnąłem legitymację studencką pierwszego roku studiów i mu ją pokazałem. I to, że mu pokazałem tą legitymację, to zdjęcie zresztą zobaczyłem potem na bezpiece i również tą informację dokładnie ze spisanym moim nazwiskiem i imieniem właśnie z tego incydentu pod pomnikiem. Okazało się, że ci działacze studenci z Jaszczurów to byli równocześnie funkcjonariusze SB. Wiec trwał około pół godziny, po czym udaliśmy się takim skromnym pochodzikiem, śpiewając hymn i coś tam jeszcze, udaliśmy się do Kolegium Novum, gdzie w auli Kolegium Novum odbyła się burzliwa dyskusja, na nią przyszło już znacznie więcej studentów. Dyskusja na temat tego, czy zamknąć natychmiast w Kolegium Novum i zacząć strajk okupacyjny, czy też naprzód powiadomić inne uczelnie, zwołać kolejny wiec na rynku i dopiero wtedy rozpocząć akcję strajkową. Zwyciężyła ta druga opcja. Część uczestników wiecu spontanicznie zorganizowała akcję informacyjną o wieczornej manifestacji na rynku, rozklejając odręczne plakaty w akademikach i na terenie uczelni, a nawet po prostu wypisując wezwania do udziału zwykłą kredą na ścianach budynków. Demonstracja miała zacząć się o godzinie 18. Przyszliśmy na rynek z kolegą trochę wcześniej niż zapowiadana demonstracja. Śnieg leżał na pustej płycie rynku. Prawie nikogo na rynku. Poszliśmy na kawę przekonani, że mało kto przyjdzie i że znowu ten wiec się niespecjalnie w Krakowie uda. Wypiliśmy kawę, trwało to może 10, może 15 minut i wróciliśmy na rynek. I na rynku było 10 tysięcy ludzi skandujących Czechosłowacja, Czechosłowacja, demokracja, wolność, wolność. Wrażenie niesamowite. I ten tłum przez jakąś
mniej więcej godzinę. Skandował różne hasła, wygłaszano tam przemówienia płomienne. Pojawił się jeden milicyjny samochód, taki Fiat osobowy i część tłumu zirytowana, że z tego samochodu przez głośnik zaczęto wzywać do rozejścia się zgromadzonych, część ruszyła w kierunku tego samochodu, żeby no, coś z nim prawdopodobnie zrobić. I pamiętam taką scenę, no, dość poruszającą, z samochodu wysiadł młody oficer milicji i tak można powiedzieć sobą zastawił ten samochód. Ci, którzy otoczyli samochód, chcieli go chyba wywrócić albo w każdym razie no, coś z nim zrobić i on tak zastawił im drogę, coś tam przekonywał, że żeby nie wszczynali, prawda, awantury, po czym wsiadł do tego auta i odjechał. No wiec się skończył, rozchodziliśmy się w poczuciu takiego odniesionego sukcesu. Władze miasta otrzymały dwudniowe ultimatum, że mają w tym czasie ogłosić postulaty ruchu studenckiego w gazetach, że jak się te informacje o naszych żądaniach, czy właśnie o naszym proteście nie ukażą w prasie, no to rozpocznie się strajk. I ja wracałem z tym samym kolegą, wracaliśmy ulicą Mikołajską i w pewnej chwili otoczyło mi kilku mężczyzn, dwóch wykręciło ręce, wciągnęli mnie do bramy, zażądali dokumentów. Już wiedziałem, co się dzieje, że to jest bezpieka. Natomiast mój kolega jakoś się im wywinął i pobiegł na małym rynku, była taka knajpa, wtedy się mówiło u Wolnego. I on tam wbiegł do tej knajpy, stanął na środku, no taki tłum, prawda, typowy, który wtedy knajpy wypełniał i na środku krzyknął: biją studenta. I wybiegł z tej knajpy, a za nim wybiegło no z 15, a może 20 takich właśnie piwoszy. I oni wszyscy pobiegli w to miejsce, gdzie tych kilku ubeków szamotało się ze mną i oglądało moje dokumenty. I otoczyli ich natychmiast, zaczęli im zabierać różne rzeczy z kieszeni, między innymi legitymacje, jakieś znaczki, takie plakietki, wszystko to mi wciskali do rąk. No i ja zacząłem sam ich przekonywać, żeby nie bili tych funkcjonariuszy SB, tylko żeby ich puścili wolno, no bo nic mi jeszcze złego nie zrobili. I ci ludzie, no po chwili takie jakieś namysłu, pozwolili im odejść i ci ubecy się wycofali. Mnie zostały w rękach legitymacje służby bezpieczeństwa, dwie, które potem rzuciliśmy na plantach do jakiegoś kosza, bo bałem się z tym dalej iść. Na liście studenckich postulatów znalazły się m.in. żądania wznowienia dziadów, przywrócenia praw studenckich Adamowi Michnikowi i Henrykowi Szlajferowi, ograniczenia cenzury, przywrócenia autonomii wyższych uczelni i potępienia interwencji władz porządkowych w Warszawie. Następne dwa dni minęły bez akcji ulicznych. Obie strony czekały na upłynięcie terminu ultimatum. SB tworzyła pierwszą listę studenckich przywódców. Otwierał ją Janusz Gajewski, student uniwersytetu, podejrzany o rozklejanie reprodukcji zdjęć Adama Mickiewicza i czytanie na głos pod pomnikiem wieszcza polskiej konstytucji. W zakładach pracy władze organizowały masówki potępiające studentów, a studenci w akademikach dyskutowali i jeszcze raz dyskutowali i przygotowywali się do strajku. Wspomina Zbigniew Bajka. Pamiętam te nasze wiece pod Rzaczkiem. Dlaczego Smolnym, jak mi to wypomniano po iluś tam latach? Ja byłem wówczas szefem samorządu w Rzaczku, że myśmy mieli problem, ponieważ co jakiś czas zdarzało się, że za emisariuszy podawali się tacy jacyś starsi faceci, a mieliśmy taką służbę porządkową, która to próbowała wyłapać. I najczęściej, o dziwo, wyłapywali takich starszych facetów, którzy mieli świeżutkie, prosto spuszczające legitymacje AGH z jedną pieczątką. Kiedy już widać było, że to atmosfera gęstnieje, zaczął być problem, ponieważ w pewnej nocy zginęły wszystkie kaśnice, a nawet takie pręty do przymocowania chodników na schodach. Chemicy puścili informację, że przygotowują się do odparcia ataku znanymi im środkami chemicznymi, a ci, którzy znają Rzeczyk, wiedzą, że jest to czworokąt, z którego od biedy można się bronić, jeśli oczywiście nie będzie szturm na okna. Natomiast atmosferę w Rzeczku, jak ja ją zapamiętałem wokół, to była nieustająca, permanentna wręcz dyskusja, kolejne proklamacje. Ja pamiętam, że kiedy zakończyły się wydarzenia marcowe, jak to się tak nazywa, to ja miałem cały plik proklamacji, odez najróżniejszych, które przekazałem później do uniwersytetu, łącznie z rysunkami, plakatami, które się pojawiały i tak dalej. Zresztą Rzeczek był miejscem, gdzie nie tylko przychodzili ludzie z innych uczelni, ale przyjeżdżali także ludzie z kolejnych miast. Czyli ona powiedzieć, że tam, gdzie jeszcze nie było, przyjeżdżali do nas dowiedzieć się, o co właściwie chodzi. Jeśli nie mówiło radio, nie mówiła prasa,
to skąd mieliśmy się dowiedzieć? Mogliśmy się dowiedzieć tylko bezpośrednio. Ja pełniąc ten czas tą funkcję prezesa, dowiadywałem się z kolei oficjalnymi kanałami. Mianowicie pewnego wieczoru, już jak to się zaczęło, przyjechał do mnie wicedyrektor administracyjny Uniwersytetu, który polecił mnie i kierownikowi wówczas, żebyśmy natychmiast wymontowali wzmacniacze w radiowęźle, żeby te wzmacniacze nie zostały użyte ani do celów nagłośnienia rewolucji w domu, ani do innych, jak nam mówiono, w tej sobie wrażych celów. Właśnie pod uniwersyteckim akademikiem Żaczek w środę 13 marca, czyli po upływie terminu studenckiego ultimatum, odbył się kluczowy dla dalszego przebiegu wydarzeń w Krakowie wiec. Wspomina profesor Paweł Sarnecki, w marcu asystent na Wydziale Prawa. Postanowiłem pójść na ten wiec. Uważałem, że pracownicy uniwersytetu powinni jakoś zamanifestować, że w tych dniach są razem ze swoimi studentami. Na wiecu przemawiało kilka osób, o ile pamiętam, pan rektor Klimaszewski, przewodniczący Zrzeszenia Studentów Polskich, przewodniczący Rady Mieszkańców tegoż Żaczka. Wszyscy oni potępiali akcję ówczesnych władz, no ale jednocześnie wzywali do spokojniejszych reakcji. W szczególności wiadomo było, że jest propozycja udania się manifestacyjnie na rynek krakowski celem złożenia tam kwiatów pod pomnikiem Mickiewicza. Mówcy wskazywali, że na pobliskim lodowisku przy domu sportowym Sokoła znajdują się uzbrojone oddziały milicyjne i że na pewno ewentualnemu pochodowi zagrodzą drogę i reakcja będzie siłowa, jak to się dzisiaj mówi. Ja zostałem, znakomita większość uczestników tego wiecu także została na miejscu. W pewnej chwili z samego domu akademickiego Żaczek wyszła grupa osób niosąca wiązankę kwiatów. Wspomniani przeze mnie mówcy mówili, że to są osoby, które przyjechały, czyli jak to się później określało, komandosi. Trudno mi powiedzieć co do prawdziwości tych zdań. Nieco inaczej przebieg wiecu zapamiętał profesor Terlecki. Ale w obu przypadkach finał jest taki sam. Starcia z milicją w okolicach rynku i uniwersytetu. Na tym wiecu podjęto decyzję o marszu na rynek i ogłoszeniu na rynku, że postulaty studenckie nie zostały spełnione i wobec tego uniwersytet, a także inne uczelnie, które się w międzyczasie do tego wiecu pod Żaczkiem przyłączyły, przede wszystkim AGH, rozpoczynają strajk okupacyjny. I ruszył pochód liczący może 2000, ruszył ulicą Piłsudskiego, wtedy Manifestu Lipcowego, pod budynki uniwersyteckie, a potem przemieszczał się ulicą Jagiellońską w stronę Świętej Anny, żeby wejść na rynek. I tam nastąpił atak ZOMO, który zmusił studentów do rozproszenia się, do ucieczki, do chronienia się w budynkach uniwersyteckich i wtedy nastąpił ten głośny w całym kraju, jedyny chyba przypadek wtargnięcia grupy umundurowanych i w hełmach z długimi pałkami milicjantów, ZOMOwców do Kolegium Novum. Ponieważ na parterze znajdowała się tam wtedy taka kawiarenka dla profesorów i kilkunastu pracowników naukowych tam siedziało nad kawą, gdy ZOMOwcy wpadli i biegli korytarzem uniwersytetu w tych ciężkich, podkutych butach, zaniepokojeni profesorowie wyjrzeli na korytarz i wtedy doszło do takiego właśnie wypadku przy pracy, że paru z nich zostało tam poturbowanych, co potem było przedmiotem nawet skarg uniwersytetu na posiedzeniu Komitetu Wojewódzkiego PZPR. ZOMOwcy próbowali wyciągać z Kolegium Novum pojedyncze osoby. Studenci barykadowali się w salach na pierwszym i drugim piętrze. Ja wtedy byłem w dziekanacie prawa, bo bardzo taka bojowa atmosfera. Panie sekretarki stłoczone w jednym kącie. My w pokoju dziekana, gdzie stały takie wielkie kryształowe popielniczki. Myśmy tymi popielniczkami przez okno w stronę samochodów ZOMO rzucali bez większego skutku. Milicyjne oblężenie Kolegium Novum trwało 3 kwadranse. Walki wokół uniwersytetu dłużej. Następnego dnia oficjalna prasa poinformowała o zatrzymaniu przez milicję 24 osób i wprowadzeniu trybu przyspieszonego w sprawach karno-administracyjnych. W odpowiedzi w kilku akademikach rozpoczął się strajk okupacyjny, na co z kolei władze odpowiedziały ogłoszeniami, że w razie kontynuowania strajku są gotowe wydać polecenie użycia broni palnej.
To było napisane na plakatach rozlepionych na mieście i robiło rzeczywiście groźne wrażenie. Po dwóch dniach studenci uznali, że nie ma sensu narażać się na atak sił milicji. Zresztą liczne oddziały zostały zgromadzone wokół przede wszystkim Rzaczka. Kilkadziesiąt samochodów, w tym pancerki, stały na stadionie Krakowi ówczesnym, tam gdzie jest dzisiaj Sokół. Więc wyglądało to rzeczywiście groźnie i strajk okupacyjny został zakończony. Ale trwał strajk absencyjny i ten strajk absencyjny trwał na różnych wydziałach i na różnych kierunkach. No od tygodnia mniej więcej do 2,5 tygodni. Ja należałem do tej grupy, która bardzo chętnie uczestniczyła w tym strajku absencyjnym. Szczególnie strajkowaliśmy na zajęciach z łaciny. To było dość przyjemne, ale niestety strajk zaczął zamierać, ponieważ władze stosowały różne formy nacisku. Przede wszystkim delegowano tych studentów, których jakoś namierzono, że prowadzą działalność polityczną, jak to wtedy określano, to znaczy należą do komitetów strajkowych albo do takich jakichś rozmaitych grup, które próbowały przejąć kierownictwo nad tym ruchem. Ale marcowym protestem w Krakowie nie kierował żaden jednolity ośrodek. Zryw był spontaniczny. 13 marca pod Rzaczkiem wyłoniono wprawdzie oficjalny komitet studencki, ale nie odegrał on poważniejszej roli. Inny tajny komitet powstał 16 marca i według SB odbył 10 spotkań, ale część z nich była tak naprawdę spotkaniami towarzyskimi. W kwietniu 3 spośród 27 członków komitetu aresztowano, a 6 postawiono prokuratorskie zarzuty. Potem powstał jeszcze jeden tajny komitet, którego członków również zatrzymano. Próba zorganizowania protestów przy okazji święta 1 maja nie udała się. W sumie za udział w krakowskich protestach 14 osób zostało skazanych na kary więzienia, w tym część w zawieszeniu, 16 osób na kary aresztu, a 27 ukarano grzywnami. Kilkudziesięciu studentów spędziło 2 doby na tzw. policyjnym dołku, a władzom uczelni przekazano długie listy nazwisk z żądaniem zawieszenia wymienionych osób w prawach studenckich. Pracę straciło 10 naukowców. Tymczasem nieoczekiwanie dla wszystkich doszło do protestów w mniejszych miastach Małopolski, mówi historyk Jarosław Szarek. Między innymi 20 marca w Tarnowie pod tamtejszym pomnikiem Adama Mickiewicza zebrało się kilkaset młodych ludzi, którzy wznosili okrzyki skierowane przeciwko władzy, przeciwko milicji. Bardzo szybko ten tłum rozrósł się do około 2000 osób. Przybyła milicja i doszło do walk. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Mniej dramatyczny przebieg miały wydarzenia w Bielsku Białej, gdzie również tym miejscem, gdzie spotkała się tamtejsza młodzież, był pomnik Mickiewicza, pod który przybyli uczniowie miejscowych liceów i technikum mechaniczno-elektrycznego. Złożyli kwiaty, recytowali wiersz Mickiewicza, między innymi do przyjaciół Moskali, wznosili okrzyki: chcemy demokracji, wolności słowa. Oni również zostali zaatakowani przez oddziały milicji. Kilka osób tam stanęło przed sądem, zostali skazani nawet na wyroki 3 lat więzienia. Ale co jeszcze ciekawsze i mało znane, całkiem liczne przypadki kolportowania ulotek, rozklejania plakatów i napisy na murach bezpieka odnotowała również w Limanowej, Zakopanem, Myślenicach, Brzesku, Miechowie czy w Olkuszu. W sumie mniejsze lub większe przejawy marcowego buntu miały miejsce w 140 miejscowościach w całym kraju i choć ze znacznie mniejszą intensywnością, pojawiały się prawie do końca roku. Jeszcze 21 sierpnia, gdy wojska Układu Warszawskiego, w tym polskie, wkroczyły do Czechosłowacji, żeby stłumić tam praską wiosnę, na ulicach Krakowa malowaliśmy swastyki i gwiazdy pięcioramienne, żeby pokazać związek między 38 rokiem najazdem hitlerowskim na Czechosłowację i 68 najazdem sowieckim na Czechosłowację. Jeszcze w październiku, gdy polskie oddziały wracały z Czechosłowacji, podjęto próbę zorganizowania ulicznej manifestacji, którą ZOMO bardzo, czy milicja bardzo brutalnie rozpędziła. Ale marzec przyniósł też owoce. Po raz pierwszy w komunistycznej Polsce tak liczna
grupa, tak liczne środowiska młodzieży przekonały się, można powiedzieć, na własnej skórze, czym jest totalitarny ustrój. Ci wszyscy, którzy spotkali się z oddziałami ZOMO na ulicach tych kilkudziesięciu miast, w których toczyły się walki, no byli dla komunistycznej przyszłości straceni. I później, gdy obserwujemy wydarzenia lat 70., a potem lat 80. roku, gdy czytamy biografie ludzi zaangażowanych w tworzenie opozycji antykomunistycznej czy w budowę Solidarności, to widzimy, jak wielu wśród nich jest tych, którzy pierwszy jakby chrzest polityczny przeszli w marcu 68 roku. Może marzec lub sierpień, to wiem, nie pozwolił ci już dłużej na godzenie się ze złem. Zamiast świata twój adres zmienił się, Rakowiecka 37M. Nad dnie miski wyryje jotka. Widzisz, chcę zostawić po sobie jakiś znak. Może to ostatni proces MKK. Może to niedużo, kilka lat. W śledztwie lato się wlokło jak żal. Jeśli spałaś, to i tak nie pamiętasz tamtych snów. Przesłuchania w pokoju 7-2. Trudne lato w pawilonie MSW. Na dnie miski wyryje jotka. Widzisz, chcę zostawić po sobie jakiś znak. Może to ostatni proces MKK. Może to niedużo, kilka lat. Próbowałem pamiętać co dzień, że nie tyle ważne kiedy, ale jaki wyjdę stąd. To nie było jak myślałaś, dobrze wiem. Więcej było bezsilności, więcej trosk. W pojedynce wyryłem jotka. Widzisz, zostawiłem po sobie jakiś znak. To był już ostatni proces MKK. To nie było nawet kilka lat. Thank you.